Hej, witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Damiano. Witam Was z serii pytań i odpowiedzi. Mam tutaj przygotowaną przed sobą konwersację z użytkownikiem Rumbach, jaką odbyliśmy jakiś czas temu. I pomyślałem, że pokażę Wam całą tą konwersację i opowiem Wam o tym, jak wygląda temat wrażliwości i empatii w kwestii rozwoju duchowego i rozwoju świadomości. I chcę Wam tutaj na wstępie powiedzieć, że to będzie bardzo ważny temat. Poruszę tutaj bardzo ważne kwestie. Także pozostańcie ze mną do końca tego nagrania, bo będzie to naprawdę warto. Szczególnie jeżeli chodzi o kwestie rozwoju na takiej płaszczyźnie kolektywnej, która dotyczy nie tylko Was jako indywidualne osoby, ale relacji międzyludzkich, czyli tych takich zależności, jakie zachodzą pomiędzy poszczególnymi osobami i co takiego dzieje się w naszych głowach, mógłbym powiedzieć w naszych umysłach, w naszych sercach, w kwestii kolektywnej świadomości, jeżeli chodzi o rozwój duchowy, rozwój świadomości. Nie przedłużając wstępu, czytam konwersację i zapraszam Was serdecznie do oglądania. Czy rozwój duchowy zawsze idzie w parze ze wzrostem empatii i współczucia? Są to cechy, których raczej nie chciałbym rozwijać, bo są według mnie nieprzydatne i powodują więcej strat niż pożytku. Tak, bo przekraczasz sens izolacji swojego ego. Poruszę to zagadnienie w Q&A. Po pewnym psychodeliku widziałem projekcje swoje i ludzi wokół mnie. Widziałem bardzo klarownie wpływ ludzi na siebie i uwarunkowania innych osób. Jednocześnie spadł mi poziom empatii. Co to oznaczało? Są drogi pozwalające na rozwój własnej świadomości i ego, bez rozwijania empatii i współczucia, a pozwalające na większy spokój w życiu i świadomość zjawisk wokół. To znaczy miałem większą świadomość tego, co czuje dana osoba, jednak nie ograniczało mnie to. I tutaj skończyła się nasza rozmowa. W sumie to ja napisałem jedną odpowiedź, więc nie wiem, czy mogę to uznać za konwersację czy rozmowę, ale tak czy siak pomyślałem, że się z Wami tym zagadnieniem podzielę. Tutaj Rundbach poruszył bardzo ważną kwestię i ten komentarz był dla mnie takim motorem do tego, aby nagrać właśnie to wideo. Empatia oraz współczucie, a rozwój świadomości. Myślę, że to jest bardzo ważne zagadnienie, bo jeżeli rozwijacie własną świadomość, jeżeli rozwijacie własną duchowość, to na pewno zderzyliście się z takim aspektem samotności, to znaczy rozwijacie pewne cechy, udoskonalacie własną osobowość, pracujecie nad sobą, ale otoczenie was w tym nie wspiera, czujecie się w tym samotni, wyizolowani. I brakuje wam takiego lustra, w którym moglibyście się przeglądnąć i zobaczyć, czy co się z wami dzieje, jest ok, czy tak powinno być, czy może coś powinno być inaczej. I teraz, rozwijając własną świadomość, czy to na przykład poprzez uważność, sens obecności, poprzez medytację czy jogę, podłączacie się do głębi waszego bytu. Podłączacie się do głębi waszej jaźni oraz świadomości. Odzyskujecie głęboki sens połączenia z waszą podświadomością, częściami waszej psychiki, które są nieświadome. I podłączacie się również do waszej części kobiecej, do waszej kobiecości. To się nazywa Divine Feminine, czyli taka, mógłbym powiedzieć, wielka matka, tak? Albo ten aspekt kobiecy w świadomości. To jest fajnie wytłumaczone w Kundalini Jodze, bo generalnie sama duchowość i sama świadomość ma tak jakby dwa aspekty. Jeden to jest aspekt męski, który jest cały czas stały, czyli niewzruszony obserwator, a drugi aspekt to jest aspekt kobiecy, który jest kreatywny, który jest pełnym potencjałem do urzeczywistnienia każdej jednej idei. I to jest cała nasza rzeczywistość, której doświadczamy. Cała materia jest
energią kobiecą. I w chwili, gdy rozwijacie własną świadomość, również przestaje dominować w waszym doświadczeniu wasze ego, sens indywidualności, osobista tożsamość oraz poczucie posiadania granic, które trzeba bronić. I bardzo aktywowana zostaje prawa półkula mózgowa. Może nie w takim stopniu, że ona zaczyna dominować, ale w takim stopniu, że zaczynają być objawione niektóre aspekty rzeczywistości, które wcześniej w waszym życiu pomijaliście. Jednym z tych aspektów tej rzeczywistości jest choćby empatia oraz współczucie. Dla mnie osobiście to było takie mocne uderzenie, gdy zaczynałem swoją przygodę z duchowością, bo byłem zawsze nastawiony na logikę, na analizę, na kontrolę. Miałem bardzo silne ego, wiecie? I poprzez rozwój duchowy udało mi się zintegrować tą część mojej kobiecości. I to dało mi ogromną ilość wartości do mojego życia. Bo oprócz tego, że ta część kobieca odpowiada za empatię oraz wrażliwość, ona również odpowiada za intuicję, głębokie zrozumienie rzeczywistości, możliwość zadbania o samego siebie oraz możliwość zrozumienia własnych uczuć oraz emocji, możliwość zrozumienia innych ludzi oraz interakcji z innymi ludźmi oraz przejaw kreatywności, który umożliwia postrzeganie rzeczywistości nie w stopniu liniowym przy pomocy logiki, ale w stopniu obrazowym, dzięki czemu możemy rozumieć większe obszary rzeczywistości w dużo prostszy sposób. I teraz ja nie chcę definiować empatii oraz wrażliwości jako problemu, bo dla mnie osobiście to nie są problemy. Problemem jest to, że całe nasze społeczeństwo, które jest stricte nastawione na materializm, na konkurencję, na siłę, dominację, na manipulację oraz egocentryzm, że ta część naszego społeczeństwa nie jest wystarczająco świadoma tej drugiej części medalu naszej egzystencji, jaką jest współczucie oraz empatia. Bo gdyby współczucie oraz empatia od samego dzieciństwa były dla ciebie czymś normalnym, w rodzinie, w domu, rodzice, gdyby cię wychowywali w empatyczny i zrozumiały sposób, dzieci w szkole, nauczyciele, twoi znajomi, przyjaciele, internet, gdyby wszędzie, w rzeczywistości, ludzie byli wystarczająco świadomi do takiego poziomu, w którym byliby wrażliwi i empatyczni, to nie widziałbyś w tym kompletnie problemu. Innymi słowy, ten problem wrażliwości i empatii istnieje tylko i wyłącznie dlatego, bo się porównujesz, bo uważasz, że jest w tym problem. Bo najprawdopodobniej twoje otoczenie nie wspiera twojego rozwoju. Skąd ja to wiem? I dlaczego jestem tego tak pewien?
Ponieważ tacy są ludzie. I to się nie zmienia od setek tysięcy lat. Jak pięknie powiedział Krishnamurti, nie jest miarą zdrowia być dobrze przystosowanym do głęboko chorego społeczeństwa. Wiecie, ja pominam tutaj takie aspekty dosyć ekstremalne i graniczne, w którym ktoś ma uszkodzony sens tożsamości, tak? Psychologicznie albo w jakiś inny sposób, że ma problemy z poczuciem posiadania granic i przykładowo ma borderline albo osobowość ofiary, albo w ogóle, że ktoś jest przewrażliwiony na jakimś punkcie i nie jest w stanie zrobić najmniejszy krok w jakimkolwiek kierunku, bo boi się odrzucenia, albo w ogóle boi się jakiejkolwiek katastrofy. Ja mam tutaj na myśli to przekonanie, że coś jest nie tak z sympatią i wrażliwością. My się powinniśmy cieszyć, że jesteśmy wrażliwi i empatyczni. Wyobrażacie sobie społeczeństwo, w którym wszyscy są socjopatami albo psychopatami albo narcyzami? Byśmy nie wytrzymali ani jednego dnia, byśmy nie przetrwali ani jednego dnia. Byśmy się wszyscy wykończyli nawzajem. My jako ludzie wyewoluowaliśmy jako gatunek do tego, aby współpracować ze sobą, bo już nie musimy przetrwać. Słuchajcie, nasz poziom świadomości, ja tak uważam, jest już na takim poziomie, w którym każdy z nas w bardzo prosty sposób może zaspokoić swoje potrzeby. Wystarczy, że pójdziesz do pracy, wynajmiesz sobie mieszkanie i praktycznie niczego ci już nie brakuje. Masz jedzenie, dach nad głową, prąd, dostęp do internetu, jakichś znajomych, samochód albo nie, to już też nawet nie jest jakieś dobro luksusowe. I tyle. I tak na dobrą sprawę możesz sobie zbierać więcej przedmiotów materialnych, ale one i tak ci nie dadzą szczęścia, bo jako self, jako człowiek, jesteś poddawany, to znaczy może nie jesteś poddawany, ale masz w sobie szereg mechanizmów homeostazy, które mogą ci umożliwić tylko i wyłącznie pewien określony stopień szczęścia i każdy jeden dodatkowy stopień i tak się wyrównuje. Więc doskonale wiedzą o tym ludzie, którzy osiągali w swoim życiu sukcesy, że jak osiągniesz pewien pułap, to nawet jak masz więcej, to i tak ci już nie daje szczęścia. I możesz uzyskać, powiedzmy, ten poziom, a potem podlegasz adaptacji hedonicznej, czyli przyzwyczajasz się do tego poziomu szczęścia. Ja tutaj pomijam na przykład przebudzenie kundalini, w którym po oczyszczeniu całego ciała płoniesz w błogości i ekstazie, tak? Bo to jest całkowicie inny jakościowo rodzaj szczęścia, bo to jest związane z oświeceniem, z przebudzeniem, z oczyszczeniem. I to wymaga całkowicie innego podejścia. Ja mam tutaj na myśli takie szczęście, które na co dzień znamy, tak? Z takiego, powiedzmy, komfortu, z naszego przyzwyczajenia, z uwarunkowań kulturowych, czy z naszego życia. To, co mi jeszcze przychodzi do głowy, to jest to, że w tym nie ma żadnego problemu. We wrażliwości oraz w empatii. I jeszcze chciałem się odwołać do tego przetrwania. Bo każdy z nas doskonale wie o tym, że nie ma żadnej gwarancji przetrwania. Nie ma żadnej gwarancji, że dożyjesz jutrzejszego dnia. Wszyscy to doskonale wiemy, że dzień jutrzejszy to jest kwestia ściśle umowna.
I my jako ludzie, już na dobrą sprawę, rozwijając własną świadomość, przekraczamy ten sens potrzeby przetrwania, przekraczamy ten sens potrzeby bronienia swoich granic, przekraczamy ten sens potrzeby konkurencji albo udowadniania, że jesteś lepszy, silniejszy, fajniejszy. I przekraczając ten sens, stajemy się bardziej empatyczni i wrażliwi i otwarci na to, co już jest. I to jest pewnego rodzaju krok do przodu. Nam się wydaje, że o, jesteśmy bardziej wrażliwi, bardziej kobiecy, bardziej mięscy, bardziej słabi, bardziej ulegli. To jest gówno prawda. To jest kolejny krok ewolucji. Stajemy się bardziej świadomi i trzeźwi tego życia, tego piękna, które już tutaj jest. Może w tej chwili nie każdy i nie wszyscy zrozumieją mój przekaz, bo jest to przekaz dla ludzi naprawdę wysoce świadomych, ludzi, którzy już niczego nie muszą sobie udowadniać przede wszystkim. Dlatego na przykład tak ciężko jest uderzyć z duchowością do ludzi młodych. Ciężko jest uderzyć z duchowością do mężczyzn, tak myślę. Ciężko jest uderzyć z duchowością tam, gdzie dominuje ego. Generalnie, tak? Ludzie młodzi zazwyczaj są jeszcze... tutaj trochę... cisnę swoich własnych rówieśników, tak? Ale strasznie mają... głowy wyprane materializmem i takim przekonaniem, że ta pogoń za tymi przedmiotami materialnymi jest mega super potrzebna i konieczna. To samo tyczy się mężczyzn, tak? Bo my faceci jesteśmy strasznie mocno kulturowo uwarunkowani na to, że musimy utrzymywać granice, musimy być silni, musimy brać na siebie odpowiedzialność i obowiązki, nie możemy okazywać słabości, nie możemy mieć wątpliwości. To jest taka silna, silna męska cecha, tak, żeby być konkretnym, żeby zdominować świat, podbić świat. Wiecie, o co chodzi. Generalnie, jeżeli jesteście na tej drodze rozwoju i czujecie, że macie problem z byciem wrażliwym i empatycznym, to zastanówcie się, skąd ten problem wychodzi. Bo na dobrą sprawę to nie jest problem. Chyba że macie jakieś zaburzenie na płaszczyźnie psychologicznej. Przykładowo macie problem z uwikłanym ja albo niedorozwiniętym ja. Mieliście w dzieciństwie narcystycznych rodziców. Albo padliście ofiarą przemocy narcystycznej, byliście gnębieni w szkole, molestowani, albo mieliście narcystycznego partnera, który praktycznie wyprał wam mózg. Ale tutaj nie chcę się w te tematy zagłębiać, bo ja te tematy będę poruszał w osobnych nagraniach. Tutaj chcę wam tylko przekazać, że jednym z etapów rozwoju duchowego jest empatia i wrażliwość i otwartość się na bycie, na prostotę naszego życia. I to nie jest problem, do tego się przywyka, z tym się żyje. I problem polega tylko i wyłącznie na tym, że ludzie wokół was mogą was nie zrozumieć i możecie czuć się inni w stosunku do innych ludzi. No ale no z tym to trzeba sobie po prostu radzić na własną rękę. Myślę, że te tematy ja również jeszcze będę w innych filmach nagrywał. To wideo to jest tylko i wyłącznie taki wstęp do tego tematu. Nie mam wystarczającej ilości czasu, żeby poruszyć wszystkich tych tematów, ale będę je poruszał po prostu w poszczególnych nagraniach. Także pozostańcie ze mną tutaj na kanale, zasubskrybujcie kanał, zostawcie swój komentarz, napiszcie swój pozytywny komentarz. No i widzimy się po prostu w kolejnym nagraniu. Dzięki wam ogromne. Do zobaczyska następnym razem. Miłego. Elo. Buźka.